Jeśli nas uwolnisz, przyrzekam, że przyniesiemy ci inny skarb, równie cenny jak te monety. To ciekawa propozycja. Właśnie, panie Zembolu, skarb równie cenny. Słowo kucyka. Ha, ona mówiła równie cenny? Skarb będzie o wiele cenniejszy. Ale mamy jeden warunek. Co? Megan, Złotko, czy podać ci sole trzeźwiące? W naszej sytuacji trudno stawiać żądania. Jeśli przyniesiemy ci ten inny skarb, cofniesz życzenia spełnione przez magiczne monety? Uczciwy układ, choć szczerze mówiąc gwiżdżę na uczciwość. W porządku, zgadzam się. Wejdźcie, robaczki. No dobra, zrobimy tak. Wy przyniesiecie coś lepszego niż moje monety, co raczej nie będzie łatwe, a ja odwołam zaklęcie. Nie możesz go teraz odwołać, zanim przyniesiemy ci skarb? Kucykolandia niedługo zamieni się w pustynię. Ja mieszkam na pustyni. Jazda, nie traćcie czasu. Przynieście mi coś fajowego, to pogadamy. Co mógłby troll od nas mieć? Czym wzruszyć go? No czym? Koniczynka niezła jest i aparat, co wykrywa dym. Co mógłby troll od nas mieć? Co mu się w nocy śni? Czy sweterka miękka rzecz i nowiutki prysznic niezły jest? Może chciałby w pięknych strojach spać. Może tronuś nasz chciałby ujrzeć raz pokaz sztucznych ogni. O tak! Co mógłby troll od nas mieć? Odpowiedź pewnie znasz, że tego, co troll chciałby mieć, nie ma żadna z nas. Że tego, co troll chciałby mieć, Zembol chciałby dostać? No jasne! Dam głowę, że marzy mu się płomienne serducho! Co to jest? To wielgachny rubin z krateru Ognistej Góry. A może woli piękną złotą różę z nawiedzonego ogrodu? Albo szmaragdowego bożka z ruin świątyni miasta przodków? Rozdzielimy się i spróbujemy zdobyć trzy skarby. I w ten sposób potroimy szanse. Pokropimy kucyki wodą, to je trochę wzmocni. Trzeba już wracać na perłową farmę. To jedyne wyjście. No, a co będzie, jeżeli tam też nie ma wody? Tam musi być woda. Ja w to wierzę. W takim labiryncie rządzą złe moce. Mówię ci, Pikuś. Coś ty, masz zbyt bujną wyobraźnię, Różdżko. To tylko stary ogród. Pikusiu, te liściaste bestie wyglądają jak żywe. Jasne, że są żywe, księżniczko. Rośliny. Jest! Złota róża! Zaczekaj, Pikusiu, a jeżeli te stwory pilnują róży? Przeczytałaś chyba za dużo różnych opowieści z dreszczykiem. Cofam to? Może te opowieści nie kłamią? Kochani, czy mogę wam coś zaproponować? Wiejmy! Ale dokąd? Czy ja zawsze muszę myśleć o wszystkim? Chwileczkę! Mówiłem, że te potwory to taki żywopłot, co nie? Cóż, rośliny są łatwo... palne! Chodu stąd! Masz głowę! Zembol padnie z wrażenia! Nie cierpię róż! Och, Zembuś, to znaczy... raczysz żartować, Zembolu? Ależ ta róża jest przepiękna! Rozkosznie pachnie, masz! Wąchaj!
Ty szurnięty smoczku! Przecież... Chciałem powiedzieć, że mam alergię na róże zadymionej ciołku. Oby nasi przyjaciele mieli dużo więcej szczęścia niż my. Szmaragdowy Bożek jest tam, ale uwaga! W środku aż roi się od różnych pułapek. Jakoś nie jestem zaskoczona tym faktem. Och, nie pękaj, damy sobie radę. Nie będę ryzykować, przeniknę tam i wezmę szmaragd. Szmaragd w proszku, ptasie muszki. Niezły wyczyn, ale radzę się bardziej postarać. A kiedy wejdziemy na szczyt, to jak zabierzemy ten rubin? Ach, najlepiej trawersując estakadę, gdy ją napotkamy. Co? To znaczy, że dotrzemy tam po jakiejś kładce. Ach, racja. Już jesteśmy na szczycie. Ale ja nie widzę tu kładki. Więc jak zabierzemy rubin? Zdołasz tam dolecieć, strzałko? Teoretycznie tak. Lecz w rzeczywistości termalne wyziewy wrzącej lawy utrudniają całą akcję. Sprawdzę empirycznie. Strzałeczko! Niestety nic z tego. Turbulencje uniemożliwiają mi nawigację. I co my teraz zrobimy? Ja nie dam rady tam przeniknąć. Fiziu, a może spróbujesz wysłać swoją magiczną bańkę? Jasne! Dzięki magicznej monecie moje bańki są duże i mocne. Gdy bańka wchłonie obiekt, będziemy mogły go przejąć. Megan, teraz bańka jest za ciężka, nie mogę nią sterować. Ty utrzymuj stały pułap, strzałko, ja złapię rubin. Ojej, Megan, droga strzałko, tak strasznie mi przykro. Nie przejmuj się, Fiziu, już mamy rubin. A teraz możemy lecieć i... Teraz mogę sobie życzyć tylko jakiegoś przebłysku natchnienia. Życzenie? No jasne. Zostały jeszcze dwie monety. Oj! Uff! Ciekawe, która z nich wyciągnie nas z tych tarapatów. Nie mamy czasu na dywagację. Wybierz jedną i już. Chcę, żebyśmy były lekkie jak piórko. Ale tylko chwilowo. Życzenie się spełniło. Tak! Magia działa! Ale fajnie! Na pewno Zembol nigdy nie widział takiego cudeńka. Czy myślicie, że jest mi potrzebny kolejny rubin? Próbowaliście trzy razy i klapa. Ale ja nie jestem mściwym gościem. Więc daruję wam życie, robaczki. Tylko mam jeden warunek. A jak brzmi ten warunek, panie Zembolu? Macie się stąd wynieść i to już!
prześlę to na moje kucy. No, ale daliśmy planę. Chętnie was odprowadzę do Kucykulandii, bo chyba tam zmierzacie. A dokąd mamy iść? Tak się martwię o biedne kucyki morskie. Znalazłam tylko tyle wody. Sorki. To nie twoja wita, Irysko. Przecież wody nigdzie nie ma. Na pewno gdzieś musi być. Może ja znajdę. Tęczulko, zaczekaj! Wszędzie sucho. Ojej! Nic nie znalazłam, Molly. Nie szkodzi, skarbie. Starałaś się. Może coś zmieni się na lepsze. O rety, widzicie to? Nie do wiary, to pożar! Raczej nie o taką zmianę mi chodziło. Lecę na zwiat! To faktycznie pożar! I zbliża się do nas! Musimy ewakuować żłobek! Zabierzcie, a reszta niech kopie rów przeciwpożarowy. Pieprzciutko, chrząszczo! Nie ugasimy! Tak łatwo nie możemy się poddać, ale niech wszyscy będą gotowi do opuszczenia Doliny Marzeń. Patrzcie! Chyba wiele tu nie wskuramy, wstążko. Uciekajmy stąd. No dobrze, a więc zaraz, widzicie? To przecież Megan i jej grupa. Może już wiedzą, jak sprowadzić deszcz. No i co teraz będzie? Wszędzie płomienie! Naszą jedyną szansą, Megan, jest ostatnia moneta. Poproś o ugaszenie tego pożaru. Warto spróbować. Chciałabym, żeby zgasł ogień. Nie poskutkowało! Widocznie ta moneta spełnia inne życzenie. To ty, strzałko, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Skakuj. Prędko. Dzięki, że mnie ocaliłaś. Spełniłam tylko swój obowiązek. Za przyjaciółkę oddałabym życie. Bo na świecie nie ma cenniejszego skarbu niż prawdziwa przyjaźń, Megan. Przyjaźń? Moneta z dłońmi? No jasne! Już wiem, co zrobimy. Megan, czy jest jakaś nadzieja? Chyba tak, o ile zdążę. Powstrzymajcie ogień! Koral, leć tak szybko, jak jeszcze nie leciałaś. Słyszeliście? Bierzmy się do roboty. Dokąd lecieć, Megan? Chata trola Zembola. Znowu ty? Masz tupet mała, żeby ciągle wściubiać tu swój nos. Chwila, mam dla ciebie wymarzony skarb. Dostaniesz go dzięki ostatniej monecie. Jeżeli robisz mnie w konia, no to leżysz. Nie bujam. Monetko, chciałabym. Uciekajmy! Ale tu straszny brud. Tak? To nie twój interes. Na wszelki wypadek zajrzę jeszcze do środka chałupy, ale i tak doskonale wiem, co mnie tam czeka. Cóż za bałagan? Czyżbyś organizował tu imprezki dla niedomytych kanibali? No, przydałoby się trochę sprzątnąć. Nie przeczę. Trochę? To mało powiedziane. Ale najpierw trzeba przewietrzyć całą tę norę.
No dobra! Mała, aleś mnie urządziła. Ten pomysł z lokajem wydawał mi się niezły. Wydawał ci się niezły? Przecież to genialny pomysł. Serio? Jasne! Zrozumiałem, że byłem samotny jak pies, a w mojej chałupie przyda się facet, który lubi sprzątać. Coś takiego, a czego mu życzyłaś, Megan? Najcenniejszego skarbu na świecie, przyjaciela. Ten czyścioch jest dużo więcej wart niż wszystkie magiczne monety. Mów, czego chcesz w zamian? Cofnij czary magicznych monet, a najpierw sprowadź ulewę. Masz to jak w banku. Sam nie wiem, jak ci dziękować. Co prawda ten facio bywa męczący, bo ciągle coś pucuje. Ale ja, no wiesz, nigdy nie miałem tego. Rozumiem, co próbujesz mi powiedzieć, że zawsze marzyłeś o przyjacielu. Przyjaciela brak! Wtedy szukaj go, bo to największy jest skarb! Skarb! Razem z nim pofruniesz do gwiazd! Razem do gwiazd! Wersja polska na zlecenie Mini Master Film. Reżyseria Agata Gawrońska-Bauman. Dialogi Dorota Filipek-Załęska. Dźwięk Elżbieta Mikuś. Montaż Jan Graboś. Kierownik produkcji Agnieszka Kołodziejczyk. Teksty piosenek Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Dominika Kluźniak, Andrzej Blumenfeld, Monika Kwiatkowska, Agnieszka Kunikowska, Joanna Pach, Agnieszka Feilhauer, Katarzyna Łaska, Karolina Lichuta, Łukasz Gil i inni.